Witajcie kochani, Ładz Gucci. Ja jestem Kupson i mam dla was coś specjalnego, co tylko zobaczycie u mnie na kanale. Słuchajcie, wyjątkowy film, tylko dla moich widzów. Nikt inny tego nie dostał, nie otrzymał. Na tą chwilę już na bank wszyscy to wiedzą, że Kupson, haha, i lurka jest w reklamie Tigera. No i kwestia jest taka, że nikt nie wie, nie widział, jak to wyglądało wszystko od podszewki i u mnie to właśnie w tej chwili zobaczycie. Słuchajcie, dostałem materiał, tylko ja go mam, więc zostań i oglądaj. Materiał od kuchni, tak, behind the scenes wszystkiego i sobie tak opowiemy troszkę o tym, jak to wszystko wygląda, wiecie, no takie, no materiał od kuchni po prostu, nie? Dlatego zanim zobaczymy już finalny produkt, zanim to wszystko będzie już takie ładne, no nie obrobione, to sobie zobaczymy materiał krótki dość, ale jest bardzo fajny o tym, jak to wszystko wyglądało, wiecie, no w trakcie nagrań. Alright, okej. Posłuchajcie, jest jeszcze jedna akcja, bo w tej chwili dopiero na to tak zwróciłem uwagę. Pojechałem do Warszawy elegancko, nagrywaliśmy w wielkiej hali, która była wypełniona cała green screenem, słuchajcie. I to były początki mojej diety, początki tego wszystkiego, jak zacząłem chodzić na siłkę i wracać do formy, że to tak ujmę. I tutaj jeszcze na tych nagraniach byłem dość pulchny, w sensie tutaj dopiero schudłem, tam chyba ze 3 kilo jakoś mi spadło, albo coś w tym stylu. A chciałbym przypomnieć, że zaczynałem od 97, prawie 8 kg. Dlatego Treneiro Mateusz, jeżeli oglądasz, dziękuję ci bardzo za wsparcie, za pomoc. A my teraz lecimy z tym materiałem. Duel. Tą scenę, ile żeśmy nagrywali, to nawet sobie nie zdajecie sprawy, kurde. Lurka, Kamila, nie umiała wypowiedzieć słowa jak człowiek duel. Duel, tylko duel. Ja mówię, mów po polsku, bo no. Twój pokój może i ładny, ale nie jest, no, papski jest. My urządzamy pokucz gracza. Jeszcze pokucz. Raz. Pokucz. Słuchajcie, to jest też kwestia tego, bo wszyscy tam sobie na bank teraz myślą, że o dobra, bo mieli tylko do powiedzenia dwa zdania i tyle, no nie? I to akurat żeśmy nagrywali na sam koniec, słuchajcie, na sam koniec nagrywaliśmy tą scenę. To już nam się taki język plątał, tak wszystko wychodziło komicznie, śmiesznie. No ale to był też urok tego wszystkiego, nie? Mamy to! Dzięki! Nie ma sprawy! Tak, i tutaj zobaczcie, oprócz tego, że to wszystko było, wiecie, no nagrywanie było, no nie, to jedną swoją drogą, o. To do tego, zobaczcie, ile tu jest oświetleń. Oświetlenie numer 1, 2, 3. Tutaj było jakieś kontrświatło i tutaj taki jeden mega wielki ekran. I jeżeli my byliśmy chociażby wystawieni wtedy na to, przez jakieś, nie wiem, 15 minut, to mózg wtedy już się tak gotował, że tak ciężko było zapamiętać chociażby jedną linijkę słów. Autentycznie. A jak to leciało? Babski, znaczy z bańki od razu, dobra. Co, widziałem twój pokój i zapomniałem, co mam mówić. Tiger ma coś dla ciebie. Sprawdź, kliknij i zobacz. Dawondem haters. W ogóle też bardzo fajna ekipa była, jak to żeśmy nagrywali, kurde, luzaki, chłopaki. Jak mieliśmy jakieś swoje tam pomysły, co zmienić, co zrobić, to oczywiście żeśmy się dzielili, oni to brali pod uwagę i było, ty, no faktycznie, może zróbmy to w ten sposób. Znowu nabijasz level zamiast oglądać YouTube. Dokładnie, znowu nabijasz level. Wymarzony pokój gramy. O Jezu, tą scenę ile nagrywała, katastrofa. I bęk! Kupson nie żyje! Kupson nie żyje. Jak nagrywaliśmy tą w ogóle akcję do tego klipu, to był po prostu najlepszy czas spędzony na tej hali, słuchajcie. Najlepszy czas. Jeszcze za chwilę obczajmy, jak wygląda finalna reklama, chociaż wy żeście już na bank ją widzieli. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o ten taki klip, który dostałem backstage'owy. A tutaj macie okazję zobaczyć, jak to wyglądało już po zmontowaniu. Po zmontowaniu to wygląda mega fajnie, ten praca tutaj green screena, no po prostu no mistrzostwo świata, no. Dlatego uwaga, obczajmy. My urządzamy pokój gracza, ty wybierasz najlepszy i zgarniasz nagrody. I zgarniasz nagrody. Fajne ujęcie, kurde. Nie, mój jest lepszy. I don't think so. Duel? Duel.
Korzystając z okazji, słuchajcie, jeszcze trwa loteria Tigera, gdzie możecie wygrać fajne nagrody typu komnata gracza o wartości 70 tysięcy złotych, bony na różne ekstrasy gamingowe, klawiaturki, myszki, słuchaweczki, takie inne sprawy. I co jeszcze, słuchajcie, łączna pula nagród to wartość 220 tysięcy złotych. Bardzo fajna akcja zorganizowana przez Tigera dla ludzi z pasją, dla graczy, którzy by chcieli jakiś super pokój wypasiony, więc to myślę, że warto. I czekajcie, w tej chwili takie ujęcia jak z reklam. A co wystarczy zrobić, no to oczywiście kupić sobie puszeczkę Tigera. Zachowajcie paragon, wpiszcie go na stronie i już bierzecie udział. Wygraj kasę i urządź komnatę gracza po swojemu. Dokładnie, Kubi, kurde, Kubi Gamer. O, i to jest to. Jak żeśmy to kręcili, ja sobie nie wyobrażałem nawet tego, jak to może, słuchajcie, wyglądać. Ale wyszło tak zarąbiście, że to jest szok. Uwaga. Kupson versus Lurkę. Rowerek musi być, nie? Szkoda, że nie wzięli żadnego mojego kopnięcia, no. Ja tam się tak, kurde, starałem. Nie za walka, co? Ty też możesz zawalczyć o wypasione nagrody dzięki Loterii Tiger. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Dokładnie. Jak coś, to tutaj jest adres strony. Ja tam się tak, kurde, starałem przy tym, no nie? Kiedy były jakieś kopnięcia, coś, tamto. Bo ja mam taki lekki, mały background, jeżeli chodzi o sporty walki. Jak byłem mały, to chodziłem do mojego taty na treningi i no i coś mi z tego oczywiście w głowie zostało, no nie, jakieś tam umiejętności i też, kurde, kopnięcia, tam, kurde, nad głowę, wiesz, to, tamto, no nie, a oni wzięli jakieś i rowerek, no jestem zawiedziany, no, że nie było żadnego kopa. A lecąc dalej, przy tej reklamie, słuchajcie, przy tym klipie, to był najdłuższy klip. Wtedy byłem podatny na światło z tego wszystkiego, z tych lamp, przez jakieś 20 minut, słuchajcie, i ostatnie zdanie, które tutaj się pojawi, powtarzałem tyle razy, bo już mój mózg był tak przygotowany, że nie mogłem tego zapamiętać, ale i tak wyszło, no mistrzostwo świata po prostu. Wygodne to dla gamera? Wygodne? Czy może wolisz to, albo to, i to, czy może to? No raczej nie. Cokolwiek to będzie, zrób to po swojemu. Dokładnie. Kupujesz Tigera i zgarniasz kasę na remont komnaty gracza i inne wypasione nagrody. Kliknij. Dokładnie. I dowiedz się więcej. O, i to zdanie, tyle razy powtarzałem, god damn it. W ogóle też ta akcja tutaj z tą puszką, nie? Zobaczcie. Tutaj, nie? Z powerem. O. Kupujesz. To też, ja kurde musiałem, wiecie, oni mi wtedy dali stołek pod rękę, słuchajcie. To był wtedy stołek pod rękę, żeby moja ręka była cały czas w jednym miejscu, no nie? I ja po prostu wtedy zamarzłem. Nie, to było śmieszne, znaczy w sensie ja się tym w tej chwili tak jaram, bo ja nigdy wcześniej na takim czymś nie byłem. To był mój pierwszy raz na takim planie, więc no mam też jakieś swoje odczucia względem tego wszystkiego i wam powiem, że to była naprawdę bardzo fajna zabawa. Bez kitu mówię uczciwie i mam też nadzieję, że wy dobrze się bawiliście w trakcie oglądania tego odcinka. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Elos, ekskluzywny materiał tylko dla was. Trzymajcie się.